zebrani. Ja chciałem powiedzieć takich parę prostych słów. Ja nie jestem jakimś najlepszym zawodnikiem i wiadomo, że dzięki swoim rodzicom mogę jeździć i tak dalej, no nie? Dzisiaj stanąłem na podium, chciałem podziękować, bo nie każdy z was może wie, no to jest Torprzykie, tutaj nie mamy wody, tutaj no prąd, nie, wszystko nielekko my zrobili kiedyś, no nie? Ten tor przygotował wujek. Wujek robił to cały tydzień, ja mu pomogłem, wujkowi dziękuję. Stworzył, znaczy zrobił to. Tyle to jest roboty, że żaden z nas się nie wyobrażał. Paliwa wszystkiego. Przygotował to, lonos wszystkich, żebyśmy mogli tutaj jeździć, no nie? Brawa dla wujka! Dzięki. Dzięki bardzo mamie, tacie. No bez nich to by mnie tu nie było. Taka jest prawda, nie? Nie wystartował i tak dalej, no nie? Cioci Gosi, ona nam gotowała obiady, no bo ja tu tak sporadycznie, wiecie, to robota, to tamto, no nie, ale jakoś z wujkiem my sobie radzili, nie? Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować te zawody. Straż Osielec, jesteście z nami, dziękuję wam chłopaki, pomogliście nam wozić wodę, dziękuję wszystkim. Słuchajcie, na szczęście, dziękuję bardzo. Dzięki, Katry, drodzy państwo, było wzruszająco.